Dzień dobry Państwu. Trochę mam chrypkę, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. W zasadzie ten referat powinien się nazywać Japonia i Chiny w doktrynie obozu narodowego, myśli politycznej, dlatego że chronologicznie rzecz biorąc, to Japonia najpierw stała się przedmiotem zainteresowania przywódców obozu narodowego, a konkretnie Romana Dmowskiego. Możemy nawet powiedzieć, że nowoczesne stosunki polsko-japońskie w wieku XX zaczęły się w 1904 roku od wizyty Romana Dmowskiego w Tokio jako mało znanego wówczas działacza politycznego i od wizyty Józefa Piłsudskiego w tymże samym czasie. Także takie mocne wejście. Do dzisiaj na ten temat toczą się spory, a również próby są ustalenia, co tam naprawdę zaszło. Jak wiemy, to wtedy doszło do tej słynnej rozmowy Piłsudskiego z Dmowskim w nocy, w jednego z dnia z lipca 1904 roku, ale niestety nie mamy relacji ścisłej na temat tej rozmowy. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że Japonia stała się bardzo ważnym czynnikiem w myśli politycznej obozu narodowego, a konkretnie Romana Dmowskiego, który po tej wizycie przebywał tam przecież ponad miesiąc, uległ swoistej fascynacji Japonią i zawsze przynajmniej myślami i artykułami wracał. Mogę tutaj tylko powiedzieć, że zamierzał kilka razy powrócić do Japonii, oczywiście z jakąś wizytą, i na przykład najbliższy temu był w 1918 roku, jeszcze przed zakończeniem I wojny światowej. Nawet ambasada francuska wystawiła mu paszport. Ten paszport jest w tej chwili w zbiorach Muzeum Niepodległości. Jest wypisany cel podróży Japonia. To było lato 1918 roku. Ale wojna się skończyła i ten plan upadł. Potem już oczywiście Dmowski do Japonii nie pojechał. Gdybyśmy w związku z tym mieli odpowiedzieć na pytanie o początki tej refleksji na temat Azji szerzej pojętej, ale Japonii konkretnie, no to jest właśnie rok 1904. Powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego ta Japonia się pojawiła? Tu z prostego powodu, w wyniku wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej zmieniła się sytuacja geopolityczna Rosji i zmieniła się sytuacja sprawy polskiej. Jak wiemy, Dmowski wyjechał do Japonii będąc właściwie na emigracji czy wygnaniu w Galicji. Nie mógł działać na terenie Imperium Rosyjskiego. Jak wiemy, po uwięzieniu w 1892, potem uciekł do Galicji, jakby był banitą politycznym. I nagle ta wojna japońsko-rosyjska otwiera nowe perspektywy, ale Dmowski obawiał się, że nasza myśl polityczna oraz działanie polityczne może pójść utartym XIX-wiecznym szlakiem. To znaczy, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, w związku z tym muszę się z nim sprzymierzyć. I tutaj na horyzoncie pojawia się koncepcja Piłsudskiego. Japonia jako sojusznik w ewentualnym kolejnym powstaniu przeciwko Rosji. Dlatego Dmowski jedzie do Japonii, żeby temu zapobiec. Więc mamy do czynienia z pierwszym starciem dwóch wielkich koncepcji, które potem w wieku XX, a chyba i do dzisiaj się ścierają, koncepcji nazwijmy antyrosyjsko-romantycznej, mesjanistycznej, z koncepcją realistyczną, narodową. Dochodzi do tego słynnego spotkania Piłsudskiego-Dmowskiego w Tokio. Szkoda, że nie było wtedy może sprzętu podsłuchowego i na przykład wywiad japoński nie zanotował całej tej rozmowy, bo wtedy byśmy mieli bardzo cenne źródło. Jeżeli 9 godzin rozmowy, czy tam nawet dłużej, była to jedna z najważniejszych rozmów politycznych XX wieku, jeżeli chodzi o historię Polski. Było kilka takich rozmów, Sikorski-Stalin na Kremlu, nie wiem, Chruszczow-Gomułka w Belwederze w 1956. No a ta rozmowa była też jedną z najważniejszych, ale niestety mamy tylko relacje pośrednie z tej debaty tych dwóch polityków. Proszę Państwa, Dmowski pojechał do Tokio po to, teoretycznie z planem destrukcyjnym, to znaczy przekonać Japończyków, że popieranie powstania w Polsce jest sprzeczne z ich interesem.
I to wyłożył w tych memoriałach, konkretnie złożył trzy memoriały, z których znamy ten ostatni z 20 lipca 1904 roku. Notabene jest on przechowywany w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych Japonii i był pisany ręcznie po angielsku. Ja pracując w Muzeum Niepodległości spotkałem się z taką Japonką, która właśnie pisała pracę o Dmowskim. Okazuje się, że ten epizod jest pamiętany w Japonii i tam i artykuły na ten temat powstają, książki, są dwie biografie Dmowskiego po japońsku. I ta pani właśnie, pani doktor przywiozła nam ksera tego memoriału. To jest kilkanaście stron bardzo kaligraficznym pismem po angielsku pisane przez Dmowskiego. I to jest do dzisiaj przechowywane jako dokument historyczny, ale jednocześnie jeden z pierwszych ważnych dokumentów polskiej dyplomacji w wieku XX. I co tam Dmowski napisał w skrócie, można powiedzieć? Przekonywał ich, że wsparcie powstania w Polsce, do czego zmierzało PPS i Piłsudski, spowoduje szybką pacyfikację Królestwa Polskiego. W związku z tym te siły rosyjskie, które muszą stacjonować w Królestwie, będą mogły swobodnie być przetransportowane na wschód i wziąć udział w zmaganiach z Japonią. Czyli taka, nazwijmy to, dosyć logiczna i chłodna kalkulacja, mająca przemówić do Japończyków, żeby jakby nie uprawiali dywersji na zapleczu swojego wroga. Dlaczego Dmowski to zrobił? Można by powiedzieć, że większość żywiołów politycznych w Polsce uznałaby to za coś nienormalnego. No nagle mamy szansę, że dostaniemy na przykład, nie wiem, pieniądze, broń, którą możemy wykorzystać na kolejne powstanie. Przeciwnik jest osłabiony, prowadzi wojnę na Dalekim Wschodzie, więc dlaczego nie? No ale proszę Państwa, Polska w wieku XIX przerabiała to już i zawsze kończyło się to fatalnie. W związku z tym Dmowski uznał, że trzeba myśleć odwrotnie. Wykorzystać ewentualne straty wewnętrzne, jakie poniesie Rosja w tej wojnie, do podniesienia sprawy polskiej, ale na forum legalnym. Czyli do uruchomienia polityki polskiej wewnątrz Cesarstwa Rosyjskiego po przemianach, które mają nastąpić. Dlatego może się wydawać czymś nielogicznym z późniejszej perspektywy, jak Dmowski prowadził politykę, że on napisał w lutym 1904 roku, kiedy wojna wybuchła, życzę jak najszczerzej zwycięstwa Japonii w tej wojnie. A potem jedzie do tej Japonii i mówi, ale nie róbcie u nas kolejnego powstania, dlatego że to będzie niekorzystne. Więc to jest tylko pozorna sprzeczność. Dlatego, że okazało się, że Dmowski z pewnego punktu widzenia, a właściwie zasadniczego, miał rację. Ponieważ klęska Rosji z Japonią w tej wojnie spowodowała wielki wstrząs wewnętrzny, przemiany polityczne, które umożliwiły między innymi wejście czy powrót Dmowskiego do Warszawy, później wejście do Dumy i rozpoczęcie polityki tej, która go potem doprowadziła do Wersalu. I tutaj może wybiegnijmy w przód. Ten epizod japoński, który z jednej strony był dla Dmowskiego taki fascynujący cywilizacyjnie, bo się zetknął z inną cywilizacją, nagle uznał, że to jest bardzo oryginalne w stosunku do Europy i zawsze się tym interesował, ale z drugiej strony był też wzgląd czysto polityczny. I tutaj w późniejszych pracach, tu sięgnijmy do jego książki Świat powojenny i Polska z 1931 roku, on napisał wprost, że źródłem niepodległości Polski jest właśnie Japonia. To znaczy, że wtedy się zaczął ten proces, który doprowadził później do niepodległości, czyli osłabienie Rosji, ale jednocześnie umożliwienie Dmowskiemu zrealizowania swojej koncepcji politycznej. Czyli jakby praźródłem była wojna rosyjsko-japońska. To jest bardzo ważne spostrzeżenie, czyli że źródłem niepodległości są wydarzenia na Dalekim Wschodzie, dlatego że potem politycy emigracyjni już po 1945 roku będą próbowali ten sam schemat realizować myślowo, czyli zerkać na Daleki Wschód jako ewentualne źródło właśnie niepodległości, do czego za chwilę dojdę. Proszę Państwa, w historyce oceniają jednoznacznie, że to starcie między Piłsudskim a Dmowskim, niektórzy mówią, że zakończyło się remisem, niektórzy, czy większość twierdzi, że jednak wygrał Dmowski, bo o dziwo, teoretycznie Japończycy powinni przyjąć koncepcję Piłsudskiego. Była dla nich pozornie korzystniejsza.
To znaczy, robimy dywersję na zapleczu przeciwnika, wzmacniamy powstanie, czy je popieramy, oczywiście chodziło o finanse, czy też kupując broń, i w ten sposób osłabiamy go. A jednak z tych przekazów, które są, Japończycy przyjęli oczywiście obie delegacje jakby zgodnie ze swoją jakby tradycją, ale przychylili się bardziej do tego, co mówił Dmowski. Owszem, wsparli Polską Partię Socjalistyczną, mówi się o 20-33 tysiącach dolarów, które przeznaczono na zakup broni, ale potrzeby były znacznie większe, czy raczej oczekiwania strony PPS-owskiej były znacznie większe. Państwo, jest tutaj też taki wątek, który nie został wyjaśniony do dzisiaj, rola służb specjalnych, japońskich i brytyjskich w tej grze. Bo właściwie do dzisiaj nie wiemy, czy Dmowski pojechał, niektórzy mówią, za pieniądze japońskiego rządu, w nawiasie wywiadu. Druga wersja jest, że pieniądze wyłożył taki znany polski przedsiębiorca Włodzimierz Żukowski, bardzo bogaty człowiek, który był, wspierał politykę Dmowskiego. Tego nie dowiemy się, być może to gdzieś w archiwach tajnych japońskich jest, jaki był mechanizm, dlaczego Japończycy byli zainteresowani, żeby Dmowski pojechał i dlaczego w tą grę weszli. Jedno jest pewne, to co mówiłem wcześniej, że Japonia stała się w polityce, a raczej w myśli politycznej Romana Dmowskiego, czynnikiem bardzo ważnym. Aczkolwiek wspomnijmy jeszcze, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap, o pewnych kontaktach późniejszych, które miał Dmowski. Przede wszystkim w czasie konferencji pokojowej oczywiście on był rozpoznawalny przez delegację japońską. Jak wiemy, delegacja japońska nam odgrywała dosyć dużą rolę na konferencji pokojowej. Jest takie zdjęcie, które się zachowało, pamiątkowe. Prezydent Stanów Zjednoczonych Wilson w otoczeniu uczestników konferencji w Wersalu i stoi Dmowski i siedzą też przedstawiciele Japonii. Więc niewątpliwie te kontakty były. Możemy wspomnieć jeszcze o takim epizodzie może ciekawostkowym, bo mówiliśmy tutaj o starciu z Józefem Piłsudskim. Ale był jeszcze brat Piłsudskiego, Bronisław, który był w zasadzie, uległ tej samej fascynacji Japonią. Właściwie jego rodzina Bronisława Piłsudskiego żyje do dzisiaj w Japonii. To są jego potomkowie. Z tym, że oczywiście nie był to polityk, ale w tej grze, czy w tej rywalizacji dwóch obozów politycznych, Bronisław stanął po stronie Romana Dmowskiego, a nie swojego brata Józefa. To jest taka ciekawostka. Był członkiem komitetu, czy pracownikiem Komitetu Narodowego Polski w 1917 i 18 roku. Dmowski jako jednemu z niewielu nakazał płacić mu pensję, bo nie było tych pieniędzy, żeby płacić etaty. Natomiast Bronisław Piłsudski otrzymywał 600 franków miesięcznie, to było bardzo dużo. Oczywiście postać kontrowersyjna, popełnił samobójstwo, inni mówią, że nie. W każdym bądź razie taka ciekawostka w tle z Japonią. I właśnie ten, że Bronisław Piłsudski zamierzał w roku 18 jechać razem z Dmowskim do Japonii. Jak wiadomo, ani jeden, ani drugi tam się nie udali. Proszę Państwa, drugim etapem obecności Azji, a szczególnie tych dwóch państw, bo w zasadzie tylko te dwa, Japonii i Chin, w doktrynie czy w myśli politycznej obozu narodowego, są lata 30. Kiedy już istnieje Polska, Dmowski pisze swoją ostatnią wielką pracę, to jest Świat powojenny i Polska. To był zbiór artykułów z przełomu lat 20-30. Książka się ukazuje w 1931 roku. Jest kilka rozdziałów poświęconych Dalekiemu Wschodowi. I Dmowski wraca do tej tezy, którą, czy właściwie formułuje tą tezę po raz pierwszy tak dobitnie, że źródłem niepodległości Polski były wydarzenia na Dalekim Wschodzie, czyli wzrost potęgi Japonii, wojna rosyjsko-japońska i cały łańcuch późniejszych wydarzeń. Ale jednocześnie w tych książkach mamy kilka bardzo ważnych wniosków natury ogólnej. Po pierwsze, Dmowski uważa, mówiąc o Japonii, że Europa nigdy nie zrozumiała istoty Dalekiego Wschodu, cywilizacyjnej. To znaczy nie rozumie tego, czym jest ta cywilizacja, czym jest Japonia, czym są Chiny. Zacytuję tu taki fragment z rozdziału Daleki Wschód. Myśl europejska z tej sposobności, czyli z wejścia Japonii na scenę światową, należycie nie skorzystała. Triumf Japonii zrobił wielkie wrażenie, ale przyczyny jego pojęto bardzo powierzchownie. Źródeł jego nie rozumiano, wreszcie długo
się nad nim nie zastanawiano, bo szybkie nasze życie, przynoszące coraz nowe aktualności, odwróciło uwagę naszego świata ku innym podmiotom. Dmowski zarzucał Europejczykom przede wszystkim to, że uważali, że sukces cywilizacyjny, ale i polityczny i militarny Japonii jest wynikiem europeizacji. Czyli, że państwo się zmodernizowało dzięki europeizacji, również w sensie cywilizacyjnym. Tymczasem Dmowski twierdzi, że jest to bardzo powierzchowny pogląd, że de facto Japończyk zawsze zostaje Japończykiem, nawet jeżeli na zewnątrz wydaje się, że już się całkowicie zeuropeizował, i to samo dotyczy Chińczyków. Czyli, że mamy do czynienia z zupełnie odrębną, starą cywilizacją, która nie jest podatna na wpływy cywilizacyjne europejskie. No nawet to tak złośliwie skomentował, zgodnie jakby z ówczesnym swoim poglądem ideologicznym, ja zacytuję. Do najciekawszej rzeczy, do duszy japońskiej nie zajrzano głębiej, a z narzucających się oczom faktów w tej dziedzinie nie wyciągnięto wniosków. W znacznej mierze dlatego, że te mogłyby obrazić ortodoksję masońską i podkopać ustalone pojęcia, którymi naszej cywilizacji nakazano żyć, choćby ją miały do rychłej śmierci doprowadzić. No, mamy tu trochę proroctwa w tych Dmowskiego stwierdzeniach. W ogóle książka jest bardzo ciekawa, ale myślę, że najważniejszą konstatacją, którą możemy tutaj stwierdzić, to jest przesunięcie akcentów z Japonii na Chiny. Czyli Dmowski cały czas wspomina o Japonii, natomiast już przyszłość wybiega ku Chinom, które przecież wtedy nie miały jeszcze większego znaczenia w sensie politycznym czy militarnym. I to jest bardzo ciekawe. To znaczy, kreśląc wizję przyszłości, mówimy o latach 30., w dobie całkowitego upadku Chin politycznych, Dmowski uważa, że oto nadchodzi epoka, gdzie Chiny zaczną odgrywać rolę wielką. Jeden z cytatów. Chiny mają więcej ludności niż cała Europa. Łatwo więc wyobrazić, jaką ten nowy ruch, ten szybki postęp przygotowuje potęgę i jak z wystąpieniem jej zmieni się układ na świecie. Przyszłościowo. To jeszcze nie jest to, ale już na horyzoncie te Chiny funkcjonują. I tutaj bardzo ciekawa konstatacja, o ile Japończycy odnieśli swój sukces dzięki potędze militarnej, to Chiny pójdą inną drogą. I to Dmowski formułuje w rozdziale Chiny w ten sposób. Japonia zaczęła swoją karierę od triumfów wojennych. Chiny ją zaczynają od zdobyczy gospodarczych. Proszę zobaczyć, to są lata 30., gdzie te zdobycze w porównaniu z dzisiejszymi były żadne. Chiny ją zaczynają od zdobyczy gospodarczych. Kto wie, czy na tej drodze nie dadzą się więcej we znaki Europie i Ameryce, niż gdyby zaczęły od czynów militarnych. Ze wzrostem potęgi gospodarczej przyjdzie potęga wojskowa i morska. No, możemy powiedzieć, że jest to myśl, która się sprawdziła w 100%. No, druga myśl, która proroctwo Dmowskiego się sprawdziło, to chodziło o Ukrainę, ale to nie jest temat dzisiejszego spotkania. A więc możemy tutaj skonstatować, że Dmowski przenosi akcenty w swoim myśleniu z Japonii na Chiny, tak jakby uznając, że rola Japonii pomału się kończy, aczkolwiek, jak wiemy, ona jeszcze miała przed sobą okres wielkiej erupcji w czasie I wojny światowej, ale na horyzoncie już jest ten nowy hegemon, to znaczy Chiny. I proszę Państwa, taka jeszcze anegdota. Dmowski, opisując również cywilizację chińską, mówi to samo co o Japończykach, że nigdy nie da się z nich zrobić Europejczyków i że cywilizacja ta jest całkowicie hermetyczna wobec prądów płynących z zachodu, cywilizacji europejskiej czy innej. No i taką złośliwostkę sobie pozwolił, że swego czasu inżynier Kejerbeć, czyli ten od mostów, usłyszawszy w Petersburgu od Wittego, czyli od Sergiusza Wittego, premiera Rosji, iż Rosja ma misję cywilizacyjną w Mandżurii, odpowiedział: Ekscelencjo, chiński chłop w Mandżurii jest bardziej cywilizowany od niejednego z tutejszych dygnitarzy. Takie stwierdzenie też się tutaj znalazło. Proszę Państwa, ale tu się pojawia też ten fragment myślenia Dmowskiego i całego obozu narodowego, który będzie obecny potem, szczególnie na emigracji, ale już wtedy był. No dobrze, ale co z tego wynika dla Polski? A co z Rosją? Jak wiadomo, obóz narodowy zawsze opowiadał się za
unormowaniem stosunków z Rosją, czy za to nazywany był nawet prorosyjski. I tutaj znajdujemy zaskakującą myśl. Bo tak jakby Moskwa próbująco mówi o tej potędze japońskiej, potem chińskiej, ale mówi też o niebezpieczeństwach. I wtedy się pojawia, proszę Państwa, termin żółte niebezpieczeństwo. W publicystyce obozu narodowego to są lata 30. Konkretnie Teodor Parnicki w takim publikacji w Myśli Narodowej napisał, użył tego terminu, żółte niebezpieczeństwo. Ponieważ o tych Chinach i Japonii niewiele wiedziano, to w związku z tym, kiedy się niewiele wie, to uruchamiają się różne procesy myślowe, które no, nie zawsze są potem jakby uzasadnione w rzeczywistości. I tu zacytuję, do czego Dmowski zmierza w tym, mówiąc o potencjalnych zagrożeniach, szczególnie ekspansji chińskiej w kontekście Rosji. I może przyjść czas, że ci sami, którzy dziś marzą o rozbiorze Rosji, bo tu Dmowski odnosi się do tych koncepcji w Polsce, które mówią, że są do dzisiaj, to się pojawia, tam Chińczycy na Bugu albo na Syberii, wspólna granica, to Moski to zawsze wyśmiewał, prawda, że to są takie właśnie, bardziej nienawidzili Rosję niż kochali Polskę, nieważne co się stanie z Polską, byle się Rosja zawaliła. I tu w tym cytacie jakby odnosi się do tego. I może przyjść czas, że ci sami, którzy dzisiaj marzą o rozbiorze Rosji, będą z niepokojem zapytywali, czy jest ona dość potężna, żeby napór chiński wytrzymać. Zważywszy szybkie postępy Chin i jednoczesny upadek Europy, można dojść do przekonania, że ta chwila bodaj nie leży w zbyt odległej przyszłości. Bardzo też ciekawa myśl, która chyba do dzisiaj niektórzy ją zadają i jest przedmiotem również refleksji w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. To znaczy ten wielki trójkąt Europa, Rosja, czy Stany Zjednoczone, Europa, Rosja, Chiny. Jak można by zakończyć ten fragment, który mówiłem, czyli refleksja Romana Dmowskiego. To znaczy z jednej strony rzeczywiście Dmowski zapoczątkował nowoczesne relacje polsko-japońskie. W każdym podręczniku stosunki polsko-japońskie zaczynają się od wizyty Dmowskiego i Piłsudskiego w Tokio. I wyznaczył też pewien kierunek myślenia, to znaczy skrytykował powierzchowność refleksji na temat Japonii i Chin, uznał, że przyszłość świata jest w Azji, ale jednocześnie jakby zachował tą ostrożność i jednak konstatację, że Polska jednak jest, leży w Europie między Niemcami a Rosją, co się nie zmieniło i raczej się nie zmieni. I z tym bagażem publicystycznym, ale nie tylko myślowym, obóz narodowy wszedł w II wojnę światową, a szczególnie po wojnie. I tutaj przechodzę, proszę Państwa, do trzeciej części wykładu. Między Rosją a Chinami, czy raczej między Związkiem Radzieckim a Chinami, czyli Daleki Wschód w refleksji emigracyjnego Stronnictwa Narodowego. Osobą, która próbowała naśladować Dmowskiego, a raczej szła jego torem myśli, był Tadeusz Bielecki, czyli prezes Stronnictwa Narodowego na emigracji, urodzony w 1904 roku, który był takim no, głównym przewodnikiem z środowisk emigracyjnych Stronnictwa Narodowego. Wiadomo, w kraju wtedy obóz narodowy de facto nie istniał. W związku z tym Bielecki próbuje iść tropem Dmowskiego i zajmuje się Chinami bardzo często. Gdybyśmy wymienili artykuły, które ukazywały się na przykład na łamach Myśli Polskiej na temat głównie Chin, Japonia już schodzi z areny tej zainteresowania, ale Chin to jest to bardzo pokaźny zasób. Tutaj autor książki o Bieleckim, pan Stanisław Kilian, przeanalizował tą publicystykę, twierdzi, że trwała ona zażarcie przez 40 lat, czyli mniej więcej od 1945 roku aż do lat 80. I Bielecki nie był jedynym uczestnikiem tej debaty, bo brali w niej udział również, tu wymienię, Jędrzej Giertych, Stefan Łochtin, Witold Olszewski, Zdzisław Stal, to był taki działacz narodowy sprzed wojny, który sympatyzował bardziej potem z sanacją, ale jakby był cały czas w obiegu emigracyjnym. I wciągnięto w tą dyskusję również przedstawicieli innych obozów politycznych czy innych partii, nawet z PPS-u Adam Ciołkosz się na ten temat wypowiadał. I proszę Państwa, jaka była główna
tok myślenia Bieleckiego, ale i innych tych publicystów, którzy na ten temat się wypowiadali. Po pierwsze, po upadku wielkiego znaczenia opcji amerykańskiej w polityce Stronnictwa Narodowego, ale i emigracji, co miało miejsce w latach 50., kiedy coraz bardziej uważano, że tylko wewnętrzne przemiany bloku wschodniego i Związku Radzieckiego mogą doprowadzić do jakichś zmian typu poszerzenia autonomii, czy nawet odzyskanie niepodległości, niż bezpośredni udział polityki amerykańskiej. Jak wiadomo, Bielecki był zwolennikiem opcji amerykańskiej, ale mniej więcej do afery Bergu, czyli wtedy, kiedy wyciekły dokumenty mówiące o pomocy finansowej, konkretnie CIA, dla Stronnictwa Narodowego i Polskiej Partii Socjalistycznej. Wybuchła wielka afera. Większa część ludzi z obozu narodowego uznała to za sprzeniewierzenie się linii Dmowskiego. A jaka była linia Dmowskiego? Polityka polska musi być samodzielna, nie można korzystać, nie można być, krótko mówiąc, narzędziem polityki innego państwa. Można być sojusznikiem, korzystać z pomocy, tak jak w czasie I wojny światowej Francja była dla nas takim sojusznikiem, ale nie można być na usługach. Natomiast tutaj w okresie zimnej wojny ta granica została przekroczona i agendy Stronnictwa Narodowego były wprost wynajęte przez amerykańskie służby do określonych zadań natury dywersyjnej, wywiadowczej i tak dalej. I stopniowe odchodzenie od opcji amerykańskiej spowodowało wzrost zainteresowania właśnie tym, co się dzieje wewnątrz bloku komunistycznego, ale nie tylko Związek Radziecki, ale i Chiny. I można powiedzieć nawet o chinomanii, która zapanowała mniej więcej od lat 50. Co ciekawe, wszelkie informacje na temat Chin nie czerpano bezpośrednio, nie wiem, z wizyt w tym państwie, tylko z prasy amerykańskiej i francuskiej. Więc oczywiście te informacje były takie, jakie były, mniej więcej jak dzisiaj z Korei Północnej, ale na tym tle budowano całą teorię. I żeby Państwu zilustrować znaczenie w myśleniu Tadeusza Bieleckiego o Chinach, zacytuję jego wypowiedź z roku 1960. Cień Chin już dziś kładzie się na polityce moskiewskiej i będzie coraz bardziej ważył w jej posunięciach na arenie międzynarodowej. Czyli ta sama myśl, którą Dmowski w stosunku do Rosji carskiej miał w odniesieniu do Japonii. Tylko tutaj Japonię zastąpiły ją Chiny. Czyli że to, co się wydarzy między Rosją, czy Związkiem Radzieckim, a Chińską Republiką Ludową, zdecyduje również o naszym położeniu. I to się odbijało, proszę Państwa, również w publicystyce. I tutaj mamy coś, co można nazwać dylematem między Rosją a Chinami. Czyli jeżeli konflikt między Związkiem Radzieckim a Chińską Republiką Ludową będzie narastał, a wydawało się, że to może nawet do wojny doprowadzić. Ja przypomnę, że po tych incydentach nad rzeką Ussuri w wielu kręgach zachodnich, również amerykańskich, uważano, że nawet do wojny nuklearnej może dojść między Chinami a Związkiem Radzieckim, co dzisiaj się wydaje mało prawdopodobne, ale wtedy ludzie tak myśleli. Albo przynajmniej do jakiegoś gorącej fazy konfliktu. I wtedy co? I wtedy, proszę Państwa, powraca ten sam schemat myślenia, który był w roku 1904-1905. To znaczy konflikt między Związkiem Radzieckim a Chińską Republiką Ludową umożliwi sprawie polskiej ruszenie jakby z martwego punktu. Czyli albo poszerzenie autonomii wewnątrz bloku, a może i nawet odzyskanie niepodległości. Przy czym tutaj oczywiście były dwie szkoły. Pierwsza, której początkowo sprzyjał Tadeusz Bielecki, to znaczy, że konflikt rosyjsko-chiński spowoduje, że Rosja osłabnie i będzie zmuszona do koncesji na rzecz Polski. To jest pierwsza koncepcja, czyli to, co się stało w 1905 roku w Rosji. Konstytucja, Duma, no, liberalizacja, która otworzyła tutaj drogę polityce polskiej. I druga koncepcja, proszę Państwa, i tutaj mamy starcie dwóch opcji, to jest koncepcja Andrzeja Giertycha, który wtedy już był skonfliktowany z Tadeuszem Bieleckim, właśnie był poza stronnictwem i wydawał razem ze swoimi kolegami miesięcznik Horyzonty, który miał być przeciwwagą dla kultury paryskiej. I oni mówili tak, konflikt między ZSRR a Chinami sprawi, że Polska musi stanąć zdecydowanie po stronie Związku Radzieckiego.
również militarnie. No, to było oczywiste z punktu widzenia jakby uczestnictwa w bloku wschodnim wówczas, ale że to właśnie jest dobrą, czyli nie wymuszenie na Związku Radzieckim koncesji, tylko jakby poprzez jednoznaczne opowiedzenie się po stronie ZSRR zrealizowanie tego samego. Czyli teoretycznie jest to ten sam cel, ale jakby inaczej są rozłożone akcenty. I na tym tle trwał bardzo wyraźny spór między, nazwijmy, obozem Bieleckiego i Jędrzeja Giertycha, jak podejść do problemu chińskiego. I tutaj, proszę Państwa, ważnym dokumentem był list otwarty do Nikity Chruszczowa, przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, który opublikował Jędrzej Giertych w roku 1961, gdzie właśnie tą myśl sformułował. Między innymi ten list był przyczyną potem jego usunięcia ze Stronnictwa Narodowego. Natomiast warto tutaj w tym miejscu powiedzieć, że sam Tadeusz Bielecki też ewoluował. Z czasem właściwie przeszedł na pozycję Giertycha. Czym zaszokował oczywiście swoich zwolenników nie tylko w stronnictwie, ale i na zewnątrz. I tu zacytuję fragment jego wypowiedzi, proszę Państwa, w Wolnej Europie, ponieważ miał tam otwarte możliwości mówienia. I tu cytuję, to jest 30 grudnia 1966 roku. Może przyjść taki moment, że rolą Polski jest jako przedmurza chrześcijaństwa, rolę Polski jako przedmurza chrześcijaństwa zacznie pełnić zmuszona do tego przez Chiny Rosja sowiecka. Przyznaję, że chętnie zrezygnowałbym z tej zaszczytnej misji dziejowej na rzecz Rosji. Państwa, czyli Bielecki formułuje tą samą myśl, którą sformułował Dmowski w książce Świat powojenny i Polska. Że może przyjść taka sytuacja, że ci, którzy chcieli zawalenia Rosji, mogą zastanawiać się, czy właściwie jest jedynym państwem, która może zapewnić bezpieczeństwo Europie przez pełną dominację Azji. Czyli mamy ten sam temat, który się pojawia już w realiach lat 60. i 70. Widzimy więc, że te schematy myślenia, czy raczej takie dogmaty myślenia, które Dmowski sformułował, one są obecne cały czas, w nieco w innych okolicznościach. Możemy mówić tak, z jednej strony o fascynacji Chinami, że stamtąd może przyjść ten przełom, czy z Dalekiego Wschodu, ale konkretnie Chiny, i z drugiej strony cały czas pojawia się ten termin, który został już w latach 30. sformułowany przez Parnickiego, żółte niebezpieczeństwo. Politykiem, który zawsze wyśmiewał hasło żółte niebezpieczeństwo, był Zdzisław Stal, to o którym mówiłem, czy Stal, jak niektórzy czytają. To był działacz obozu narodowego, ale który przeszedł w latach 30. na stronę piłsudczykowską i on zawsze się wyśmiewał z tych kątem, mówią, że to nigdy żadnej wojny między Związkiem Radzieckim i Chinami nie będzie, że tezy o żółtym niebezpieczeństwo to jest science fiction i tak dalej. Myślę, że część tych sporów pewnie do dzisiaj trwa. I na koniec, proszę Państwa, konkluzja, która, czy główna myśl, którą sformułował Tadeusz Bielecki w czasie różnych swoich spotkań i publikacji, ile rozmów z politykami różnych państw, która może być bardzo ciekawą puentą tego, o czym mówimy. Dźwignią sprawy polskiej pozostają Chiny. Niemcy zmienią Europę. Świat cały przemienią Chińczycy. Niewątpliwie obojętnie, co pod tym kątem się rozumie i co rozumiano, można uznać to za też tezę uzasadnioną i trafną. I ona jest jakby kwintesencją czy zamknięciem tego, co możemy mówić o temacie Chiny, Japonia w doktrynie obozu narodowego. Państwa, na koniec myślę, że można powiedzieć w ten sposób, że chyba obóz narodowy, bo przecież mówimy tu o okresie lat kilkudziesięciu, od początku wieku do lat 80. chyba z tych obozów politycznych, nowoczesnych, o których wiemy, czyli socjaliści, PPS, chadecja, ludowcy, Chinami, Japonią zajmował się chyba najczęściej. Czy przykuwały te dwa państwa tą uwagę najczęściej? Nie zawsze te tezy głoszone były trafne, nie zawsze się sprawdziły, ale jeżeli byśmy tych kilka zasadniczych myśli
sobie zostawili w pamięci, czyli myśl Dmowskiego z lat 30. i myśl Bieleckiego, Niemcy zmienią Europę, a Chiny cały świat, to okazuje się, że są to przemyślenia dosyć trafne i aktualne. O współczesności, jak to dzisiaj rozumieć, czy na przykład te tezy o żółtym niebezpieczeństwie, o roli Rosji i tak dalej są uzasadnione, to myślę, że dopiero w tej dyskusji, która ma być, to się do tego odniesiemy. Jeżeli chodzi o historię, to myślę, że tą konstatacją można zakończyć. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy serdecznie. Teraz jest czas na pytania. Państwa z sali, którzy chcą zadać pytania panowi Janowi Engelgardowi, zapraszam do stanowiska z mikrofonem tutaj do mnie. A tymczasem już mamy pierwsze pytanie od internautów, od pana Mariusza. Czy powstanie polskiej armii w Japonii nie zakończyłoby się tym, że Polacy staliby się słabo zbrojnym i wyszkolonym mięsem armatnim? No tak, tylko że chyba nie było takiej koncepcji. Jedynym jakby wojskowym elementem wizyty Dmowskiego w Japonii było odwiedzenie obozu jenieckiego, w którym byli, oczywiście większość Polaków walczyła przecież w szeregach armii rosyjskiej, to byli obywatele cesarstwa. I Dmowski zwrócił się do władz japońskich z prośbą, żeby mógł tych ludzi odwiedzić i prosił o humanitarne traktowanie. I to był ten element. Natomiast nigdy nie było planu, żeby tworzyć armię. Zresztą to by było sprzeczne z tą doktryną, o której Dmowski mówił. W ogóle Dmowski, proszę Państwa, czynnik militarny w swojej polityce to miał na drugim, trzecim miejscu. Właściwie dopiero zaangażowanie w Armię Błękitną czy w Armię Polską we Francji to było takie ostateczne jakby opowiedzenie się po stronie opcji militarnej. On preferował czynnik polityczny, dyplomatyczny, działalność społeczną. Także nie było takiego planu. Natomiast oczywiście gdyby nawet był, to Dmowski pewnie by się temu przeciwstawił. To oznaczałoby walkę Polaków z Polakami. Proszę Państwa, udział Polaków po stronie rosyjskiej w wojnie z Japonią był olbrzymi. To było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a może więcej. Praktycznie wszyscy oficerowie walczyli po stronie rosyjskiej. Niektórzy z tych ludzi uważali, tak jak premier Witte, że jest to misja cywilizacyjna. Uważano, że Japonia to jest kraj niższy cywilizacyjny, więc to nie było takie proste. Dziękujemy. Kolejne pytanie od naszego seminarzysty Michała. Na ile nasze niezbyt przyjazne stosunki z Rosją wpływają na obecne i przyszłe relacje z Chinami? Ja myślę, że tu w czasie tej dyskusji, bo tu ma być jakiś panel, to ja się do tego odniosę. Generalnie bardzo ciekawe pytanie. Mogę powiedzieć, że z punktu widzenia tego referatu, czyli jak to historycznie wyglądało, Dmowski robił wszystko, żeby jakby jego fascynacje japońskie, no bo chińskie jeszcze nie wpływały na jego możliwości realizowania polityki na terenie Rosji. Co nie było takie proste. Proszę Państwa, część elit rosyjskich nigdy mu nie wybaczyła wizyty w Japonii w szczytowym okresie wojny. Oraz tego artykułu, gdzie mówił: z całego serca życzę sukcesu w tej wojnie Japonii. On potem był posłem do Dumy, był politykiem rosyjskim. I niektórzy mówili: jak to? To pan, my tu krwawiliśmy, prawda, na rubieżach wschodnich, a Dmowski pojechał do Japonii. Potraktowano to jako dywersję. Tylko że Dmowski wtedy nie był jeszcze jakby wewnątrz polityki rosyjskiej. On dzięki temu wszedł do polityki rosyjskiej. Także jego taktyka była taka. Nigdy kontakty z Japonią nie mogą wpływać na możliwości realizowania jego koncepcji na terenie rosyjskim. Kolejne pytanie od seminarzysty o niku R2D2 Toja. Czy pana zdaniem i w jakim stopniu walory pojedynczego człowieka są wykorzystywane w Azji, a w jakim w Europie? Jaki wpływ na politykę ma jednostka w Europie, a jaki w Azji? No to na to Dmowski właśnie zwrócił uwagę, ale jemu, powiedzmy szczerze, bardziej fascynował go ten japoński kolektywizm. Jak wiadomo, Dmowski był klasycznym przedstawicielem cywilizacji łacińskiej, jakbyśmy to dzisiaj określili, ale ten sposób organizacji cywilizacji japońskiej czy dalekowschodniej wyraźnie go fascynował. Niektórzy mówili, że aż nadmiernie i że chciałby to zastosować w Polsce, to znaczy podporządkowanie jednostki ogółowi, no najprościej mówiąc.
Ale oczywiście Dmowski wiedział, że to tu w Europie się nie da. Zresztą w tej książce Świat powojenny i Polska pisze. Europa została ukształtowana wedle innych wzorców cywilizacji. Wytworzyła coś zupełnie oryginalnego, mimo że to jest ten sam kontynent. Więc ta fascynacja kolektywizmem, nazwijmy japońskim, czy takim podporządkowaniem jednostki narodowi, czy idei, czy cesarzowi i tak dalej, nie oznaczało, że chciał to przenosić na Polskę. Ale wyraźnie go to fascynowało i uważał, że to jest to, co nawet takie anegdoty też nieraz, ale nie wiadomo, czy to były żarty, czy nie, że rola kobiet w Japonii mu się podobała. A mówi, w Polsce to niemożliwe, no bo tutaj kobieta to służy mężczyźnie w Japonii i gdybym miał Japonkę, to może bym się ożenił, nie? A tutaj to jest ryzyko, o tak, to, ale możemy uznać, że to jest taki dowcip Romana Dmowskiego. Pytanie od Niszru 1000. Na ile żywy jest temat rozmów Dmowskiego z Japończykami i czy może to wpłynąć na obecne relacje Polski z Chinami? To znaczy, pewnie Chińczycy, to oni niewiele wiedzą o tych rozmowach Dmowskiego w Japonii. Ja wiem, że w Japonii to jest żywe. Bo to, co mówiłem, że powstały chyba dwie biografie, artykuły na temat Dmowskiego, że są naukowcy japońscy. W tej chwili miałem wizytę takich małżeństwa polsko-japońskiego. Ważniejsza jest ta część japońska, bo to była żona znanego aktora z lat 80. I ona tyle wiedziała o wizycie Dmowskiego w Japonii, że byłem zaskoczony. Takie szczegóły, w jakim hotelu mieszkał. Dała mi zdjęcie hotelu, bo ten hotel nie istnieje. Na tym miejscu jakiś nowoczesny jest. I ona mi dała pocztówkę, jak wyglądał ten hotel, gdzie Dmowski mieszkał. A gdzie był, a co jadł i tak dalej. No ale oczywiście to są ludzie interesujący się historią. Ja mówiłem tutaj, że w każdym podręczniku historii stosunków polsko-japońskich ten epizod zaczyna ten podręcznik, czyli Dmowski w Japonii. Więc ma to jakieś znaczenie, ale raczej sentymentalne, czy takie no, ciekawostkowe. Natomiast chyba nie ma przełożenia to na Chiny, bo nie mamy tu takiego precedensu, jak mieliśmy w tym przypadku japońskim.